dobry. Witam Was bardzo serdecznie w czwartek 3 grudnia w Codzienniku Biblijnym. Słowo Boże z książeczki z Biblią na co dzień czytam zapisane w Starym Testamencie w 5 Księdze Mojżeszowej w 16 rozdziale 17 wierszu. Niech każdy przyjdzie z odpowiednim darem swoim według błogosławieństwa, jakiego Pan, Bóg Twój Ci udzielił. A słowa z Nowego Testamentu zapisane są w drugim liście apostoła Pawła do Koryntian w 8 rozdziale 12 wierszu. Jeśli bowiem jest ochotna wola, zasługuje ona na uznanie według tego, co ma, a nie według tego, czego nie ma. Spoglądając na to dzisiejsze słowo u progu dnia, jesteśmy zmotywowani, że to już kolejny raz. Bóg daje nam nową szansę na nowy początek z Nim. To radosne oczekiwanie związane jest z Jego przyjściem. Dlatego towarzyszy nam tu w naszych domach, kościołach, kaplicach, na drzwiach i na wielu innych miejscach wieniec adwentowy, na którym płonie pierwsza świeca. Świeca będąca zapowiedzią przyszłych rzeczy, które Bóg przyobiecał spełnić. To Jego błogosławieństwo, jakie otrzymujemy również w tegorocznym, darowanym Adwencie każdej i każdemu z nas. To wiele jednak od nas zależy, jak wykorzystamy darowany nam czas łaski. Czy będzie nasza wola ochotna wypełniać to, co za przykładem Jezusa mamy czynić, oczekując z nadzieją na Jego przyjście? W narodzeniu Jezusa Chrystusa i całym Jego życiu nie ma nic przypadkowego. I w tym narodzeniu wstające nie chodzi o opóźnienie przyjścia do Betlejem, ani o pecha przy szukaniu miejsca na nocleg, ale o realizację Bożych planów, a więc Bożej woli. Bo ta stajnia i znajdujący się w niej żłóbek są częścią Bożego planu zbawienia całej ludzkości. Jak pisze apostoł Paweł w omawianym liście do Koryntian, we wcześniejszym wersecie 9 czytamy: albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa, że będąc bogatym stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego zostali ubogaceni. Fakt ubóstwa był istotnym elementem nie tylko narodzin małego Jezusa, lecz całego Jego życia tu na ziemi. I tam, podczas narodzin w Betlejem, w czasie ucieczki do Egiptu i po powrocie do Nazaretu oraz podczas 3-letniej działalności publicznej. Wszak to On sam powiedział o sobie, że nie ma gdzie głowy swojej skłonić. Nie ma swego domu, stałego miejsca zamieszkania. Jest bezdomny, jest biedny, jest bezbronny. Tak jak to śpiewać będziemy w pieśni bożonarodzeniowej. Przyszedł bezbronny na świat, do ludzi, których stworzył sam, nie aby rządź, lecz aby siać, nie aby wziąć, lecz siebie dać. Apostoł Paweł wyjaśnia nam tajemnicę ubóstwa Jezusa, narodzonego w Betlejem, mówiąc o łasce. Słowo łaska jest nam dobrze znane, albowiem jest to pojęcie biblijne, mające rozmaite znaczenie. Tutaj jednak z całą pewnością odzwierciedla hojność, a więc dar. Ktoś może zapytać, jak hojny był Pan Jezus? Jakim darem nas obdarzył? Dla każdego wierzącego człowieka oddał wszystko, co miał, abyśmy Jego ubóstwem ubogaceni zostali. Że będąc bogatym, stał się ubogim dla nas. Jego łaska w stosunku do ludzi, do każdego z nas jest przeogromna. Ubóstwo Chrystusa jest więc darem Jego łaski dla nas. I do tego nas dziś zachęca apostoł Paweł. To on odsłania nam tajemnicę Bożego Syna. Dlaczego dla nas wybrał ubogie życie tu na ziemi?
abyśmy przez Jego materialne ubóstwo zostali duchowo wzbogaceni, otrzymali wspaniały dar. Będąc bogatym, wszechmogącym Panem, stał się jednym z nas. Przyszedł na ten świat nie po to, aby Mu służono, lecz po to, aby służyć innym, aby wyprowadzić z duchowej nędzy do bogactwa, do życia z Bogiem, wypełniając Jego wolę. Jeśli bowiem jest ochotna wola, zasługuje ona na uznanie według tego, co ma, a nie według tego, czego nie ma. Niechaj te dzisiejsze słowa na nowo przypominają nam, jak Bóg się o nas zatroszczył i daje nam ten szczególny czas na radosne oczekiwanie na przyjście naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Zostańcie z Bogiem. Amen.